jest 70-lecie liceum ogólnokształcącego i wspólnie właśnie podjęliśmy taką decyzję, że należałoby zorganizować taką wspaniałą uroczystość i podsumować ten jubileusz 70-lecia. Na rynku odbyła się część uroczysta, otwarcie i ślubowanie pierwszaków liceum ogólnokształcącego oraz odnowienie ślubowania, przyrzeczenia byłych uczniów, absolwentów liceum. Za chwilę odbędzie się również akademia z okazji 70-lecia liceum ogólnokształcącego, a wieczorem koncerty. Koncerty tutaj, naszych tutaj lokalnych zespołów i wykonawców. W sobotę cały blok imprez, wydarzeń i konferencji w liceum ogólnokształcącym oraz w starostwie powiatowym w sali konferencyjnej odbędzie się 10 wykładów dotyczących historii tej 70-letniej właśnie polskiej obecności w Ząbkowicach Śląskich. Po południu trochę części artystycznej, kabaret, spotkanie po latach, a w niedzielę rozpoczniemy mszę świętą, a później wspólnie zasadzimy drzewo w naszym pięknym parku, które będzie upamiętnieniem tego naszego zjazdu i tego jubileuszu. Bardzo dużo osób przyjechało z terenu Polski. Tak jak wspomniałem, los i wiatr historii rzuca na różne drogi i miejsca. Wymieniałem dzisiaj od Pomorza po ścianę wschodnią, ale również bardzo dużo osób z zagranicy. Niemcy, Grecja, Anglia, Szwajcaria, Francja, Stany Zjednoczone nawet, więc no, dzisiaj mamy w Ząbkowicach wielką radość. Klasa matematyczno-informatyczna, wychowawczynią była pani Marzanna Tusznio. Czas najwspanialszy w życiu, tak jak oceniam po kilkunastu latach, kiedy minął ten okres, który już jest za nami. Na pewno wiemy, że nie wróci, a szkoda, bo to był czas, kiedy nawiązaliśmy przyjaźnie na całe życie. Te przyjaźnie, które nawiązaliśmy w Ogólniaku, czy sam osobiście nawiązałem, trwają do tej pory i myślę, że będą trwały jeszcze ładnych parę lat. Był to czas zabawy, nauki, wytężonej pracy. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich była to szkoła, która naprawdę wysoko trzymała poprzeczkę. Do tej poprzeczki trzeba było dorównać, a ciężko było ją przeskoczyć. Jest to szkoła z doskonałą, wykwalifikowaną kadrą, która nie tylko od strony pedagogicznej, merytorycznej, ale również od strony wychowawczej wykonuje naprawdę dużą pracę w kształtowaniu młodego pokolenia powiatu ząbkowickiego. 70-lecia to piękna rocznica. Sam jestem zwolennikiem kultywowania tego typu okoliczności. W gminie Stoszowice również będziemy w tym roku obchodzili 70-lecie założenia kilku jednostek OSP na terenie gminy Stoszowice. Tutaj jesteśmy na 70-leciu Liceum Ogólnokształcącego. Myślę, że jest to czas refleksji, w którym możemy wrócić się te kilkanaście lat do tyłu i wspomnieć te piękne, wspaniałe czasy. Ja myślę, że tą inicjatywę, która została podjęta i realizujemy, czyli Liceum Ogólnokształcące realizuje na chwili obecnej, myślę, że to jest pierwszy krok do 75-lecia, na którym będziemy mieli przyjemność spotkać się za 5 lat. Myślę również, że istotną kwestią, patrząc z perspektywy swojej, jest też, aby skontaktować się z kolegami, z koleżankami z mojego rocznika i wejść na taką drogę cyklicznych spotkań co kilkuletnich w tej grupie, w której rzadko kiedy się widujemy. Maturę zdałam w 69. I jestem w takiej klasie, gdzie był Andrzej Grabalski, który jest organizator i on jest ten jedyny, który organizuje nam prawie co roku na zjazdy. Ja na te zjazdy religijnie przyjeżdżam. Naszym wychowawcą był profesor Zając, Władziu Zając. W tym okresie była pani, państwo Wlaźlakowie nas uczyli, państwo Pecowie, pani chemiczka Krzywik, która nas piłowała strasznie i dziękuję jej bardzo, bo do dzisiaj całą tabelę Mendelejewa to ja jeszcze pamiętam i znam. A się spotykamy co roku i się pamiętamy, a czy pamiętasz to i się śmiejemy. I jest ta wolność, że się dobre rzeczy się pamięta. My nic nie mówimy o złych rzeczach.